Czy za niecałą stówę jesteśmy w stanie kupić przyzwoity multimetr nadający się dla początkującego elektronika i majsterkowicza? W tym filmie się o tym przekonamy na przykładzie modelu YT73089 od firmy Yato. Zapraszam do oglądania. Pudełko jak zwykle u Yato fajnie opisane, możemy się od razu zapoznać ze wszystkimi funkcjami multimetru. Mamy taką torebeczkę ściąganą sznurkiem, małe paluszki czyli AAA, multimetr ma się rozumieć, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi i kable pomiarowe. Sprzęt jest tak malutki, normalnie jak zabaweczka. Spójrzcie, jak wygląda na tle innych multimetrów. Jest porównywalny wymiarowo z takim najtańszym za 12 zł, ale nawet jest od niego węższy, zobaczcie. Natomiast grubość jest trochę większa. Jak na swoje wymiary, nie jest przesadnie lekki. Czuć, że coś tam w środku się znajduje. Obudowa czasem coś zatrzeszczy, ale tragedii nie ma. Ta czerwona część oczywiście nie jest gumowa, jest to plastik. Przyciski, pokrętło oraz wyświetlacz nie są chronione żadną ramką. Wyświetlacz jest bardzo delikatnie zagłębiony, co widać w tym miejscu. Także powiedzmy, że jest tam jakaś minimalna ochrona przed zarysowaniami, ale naprawdę bardzo mała. Mamy dwa gumowe przyciski, pracują standardowo. Natomiast jeżeli chodzi o to pokrętło, ten selektor, to według mnie powinien pracować bardziej precyzyjnie i pewnie. Zobaczcie, jak łatwo go mogę ustawić w niedozwolonej pozycji. Multimetr zasilany jest dwiema bateriami AAA. co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, gdyż te baterie są tanie, łatwo dostępne oraz zapewniają sporą pojemność w stosunku do wymiarów. Gniazdo śruby od klapki baterii jest metalowe, także nie wyrobi się z czasem. Jeżeli chodzi o stopkę, to ma ona tutaj taki zatrzask, więc nie wylatuje, natomiast jeżeli ją rozłożymy, no to lata sobie tak, jak jej się zamarzy. Ale o dziwo, po jej rozłożeniu multimetr w miarę, jak na swoje wymiary, stabilnie stoi na stole. To Multimetr sprawia wrażenie dość delikatnego Raczej nie brałbym go do warsztatu, gdzie będzie gdzieś rzucony w kąt Razem z kluczami czy jakimiś metalowymi przedmiotami Bo może się po prostu zniszczyć Na biurko jak najbardziej Rzućmy okiem na sondy Końcówki są bardzo precyzyjne, także nie będzie problemu z pomiarem małych elementów Kapturki wchodzą bardzo pewnie Nie spadną przez przypadek Z drugiej strony typowe końcówki, nic specjalnego Natomiast kabel, uwaga ma silikonową izolację. W tym przedziale cenowym jest to niespotykane. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć, ale żeby się upewnić, wystarczy wykonać jeden prosty test, który Wam teraz pokażę. Rozgrzewam lutownicę do 300 stopni. Zobaczcie, żeby nie było. No i teraz przykładam do izolacji. Spójrzcie, nic się nie topi. Mamy super silikonową izolację. Teraz szybko Wam pokażę standardowy kabel PVC. Co się dzieje? Spójrzcie. Przytopił się, izolacja została na lutownicy. Także tutaj zdecydowanie pozytywne zaskoczenie. Niestety po ich włożeniu do multimetru okazuje się, że jego gniazda nie są zbyt solidne. Zobaczcie. To jest bardzo niepokojące. Tutaj również ten wtyk lata. Jak na swoje niewielkie wymiary wyświetlacz jest stosunkowo duży i całkiem kontrastowy. Cyfry są duże i wyraźne. Tak wygląda podświetlenie. Mamy tutaj jedną białą diodę z prawej strony. Bez podświetlenia multimetr pobiera około 1,7-1,8 mA na zakresie voltów, co jest wartością rewelacyjną. Natomiast podczas pracy podświetlenia jest to niecałe 9 mA. Nie musimy zaglądać do instrukcji, bo wszystko jest jak na dłoni. Chociaż jedną rzecz trzeba tam przeczytać, i to Wam pokażę później. Tutaj jest przycisk zmiany zakresu oraz podświetlenia. Auto wyłączanie po 15 minutach bezczynności, przycisk wyboru mierzonej wielkości, tej, która jest tutaj na czerwono, oraz funkcja hold. Tutaj widać, że mamy tylko trzy gniazda. To może stwarzać problemy, jeżeli przypadkowo przełączymy sobie przy pomiarze napięcia na amperomierz. Wtedy może strzelić bezpiecznik, także na to trzeba uważać. Maksymalne wskazanie 4,9 True RMS. Te obie funkcje, szczególnie jeśli występują razem, są bardzo rzadko spotykane w multimetrach, w tym przedziale cenowym. Jeżeli chodzi o mierzone wielkości, mamy napięcie stałe oraz przemienne, częstotliwość, pomiar wypełnienia, osobny zakres na miliwolty, rezystancja, pomiar ciągłości, pomiar spadku napięcia na diodzie oraz pomiar pojemności, pomiar częstotliwości, pomiar prądu stałego przemiennego, osobny zakres do pomiaru mikroamperów i taki prosty generator przebiegu prostokątnego. O wątpliwej przydatności, no ale jest. Warto od razu wspomnieć, że przy pomiarze prądu mamy tak naprawdę tylko dwa zakresy. Jeden to jest do 1000 mA z rozdzielczością 110 mA, Natomiast drugi jest to 10A z rozdzielczością 1 mA. Jest to taki dość nietypowy przeskok zakresu. Dobra, czas na jakieś pomiary. Najpierw źródło referencyjne. 10V, tutaj dla porównania macie sanwę, 7,5. 5, 2,5. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o zakres miliwoltowy, to muszę przyznać, że ten multimetr mnie trochę zaskoczył. Niestety nie posiadam tak dokładnie regulowanego źródła napięciowego. No, ale posłużę się moim zasilaczem laboratoryjnym i dodatkowo zestawię go równolegle ze swoją sandwą, żebyście mieli jakieś porównanie. Na zasilaczu jest 10 mV ustawione. I jadę w górę. Bardzo ładnie. Zobaczcie, jaka niewielka jest różnica. Jeżeli chodzi o voltomierz, to jest według mnie super. Dobra, teraz sprawdzę napięcia przemienne. Ustawiłem na wyjściu generatora 1V, pik-pik, no i będę zmieniał częstotliwość. Wartość RMS 1V no to jest około 707 mV. No i mniej więcej tyle powinno się pokazywać na wyświetlaczu. Przy 9Hz mamy już stabilne wskazanie: 10, 20 Hz, 50 Hz. 100 Hz 500 herców, 1 kHz, 1, 1 kHz, 1, 2, 1,5 kHz, 2 kHz, 2, 1. No i tutaj już zaczyna spadać amplituda. Teraz na szybko pomiar częstotliwości. Amplituda cały czas 1 V pik pik

6 mega 7, 8, 9. Przy 9 mega ustawionych w jednym Wolcie pik pik nie pokazuje częstotliwości Spróbuję zwiększyć D No i wskoczyło. 10 mega. 20 30. No dalej już nie zmierzę. Teraz na szybko sprawdzę pomiar wypełnienia. Na wyjściu 1 kHz, 1 mV, pik pik. Od 1% jadę w górę. 20, 50, 70, 90, 99,97. Zjedziemy trochę niżej, no i załapał. Jeżeli chodzi o pomiar prądu, tutaj również wspomogę się moim zasilaczem laboratoryjnym. Multimetry są połączone szeregowo. Ustawiłem ograniczenie 1 mA, no i jadę w górę. 10, 100, bardzo ładnie. 500, bardzo dobrze. 900, 1A. Tutaj przeskoczył zakres, ale cały czas bardzo ładnie mierzy 3 ampery. No i 5 amperów. Maksimum co wydala w tym momencie korat. Rajdena jeszcze nie złożyłem. Myślę, że jest bardzo dobrze. Tester ciągłości łapie bardzo ładnie. Zobaczcie. Jest zatrzaskowy. Trochę za bardzo przeciąga według mnie, no ale sprawdzimy jeszcze w praktyce. Zobaczmy przy jakiej częstotliwości zacznie się gubić. Mam ustawiony 1 Hz, wypełnienie 50%. 2 Hz. OK. 3 Hz. OK. 4. Tutaj co jakiś czas zaczyna się gubić, jak możecie usłyszeć. Także niestety tylko 3 Hz. Teraz sprawdzę, jakie najkrótsze impulsy wyłapuje tester ciągłości. Mam ustawione 1% przy 1 Hz, czyli 10 milisekund. Jest w porządku. 5 milisekund. No. Zobaczcie, co jakiś czas się gubi. Także jego wynik to pomiędzy 10 a 5 ms. Teraz taka mała symulacja. Zobaczymy, jak szybko uda mi się znaleźć połączenie. Bardzo dobrze. I jeszcze taki szybki test, czy voltom już przestrzeliwuje pomiar. Na wyświetlaczu nie powinno się pokazać więcej niż 10 V. Nie zauważyłem przestrzeliwania, także jest ok. Teraz pomiar rezystancji 10 omów 0,1%. Trochę długo ustala się wskazanie, ale jest bardzo ładnie. 1,5 kg. Bardzo dobrze. 100 kilo 0,25% super 1 mega 1% bardzo ładnie natomiast 50 mega już nie zmierzy bo ma zakres tylko do 10 mega teraz sprawdzam pojemność 188 pico 2,5% całkiem spoko 1 nano, 1%. Bardzo ładnie. 50 nano, 1%. Super. 1 mikro, 1%. Rewelacja, jeśli chodzi o pojemność, to mierzy ją świetnie. No i 1000 mikro, 20%. Bardzo dobrze. Teraz sprawdzę funkcję mierzenia spadku napięcia na diodzie. Czy zapali poszczególne diody? Czerwona dioda świeci się, spadek napięcia 1,82V. Zielona 1,84. Niebieska 2,55V. Pomiar spadku na diodach krzemowych. Jedna dioda, 0,6V prawie. Dwie diody i trzy diody w szeregu. Bardzo ładnie. Według instrukcji napięcie na wyjściu przy testowaniu diody powinno wynosić około 3 V. Sprawdźmy to. Mamy 3,27 V, bardzo ładnie. Niestety, ale z zakresu mikroamperów nie jestem w stanie wam przetestować, no bo po prostu nie mam w tym momencie na tyle precyzyjnego źródła prądowego. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni. Funkcja generatora działa prawidłowo. Zobaczcie, mamy teraz przebieg 50 Hz. 100 200 1 kHz. Amplituda około 3,2 V Pik Z tego co czytałem, jest to zależne od napięcia baterii. 2 kHz, 3, 4 i 5. No i działa, nie ma tutaj co roztrząsać. Ok, zajrzyjmy do środka. Obudowa skręcona jest czterema takimi wkręcikami. Tu trzeba popchnąć i wtedy wychodzi. Zobaczmy. Płytka wygląda dokładnie tak samo jak od Anenga AN8008 lub tam jeszcze jakiejś jednej firmy na Z, nie pamiętam w tym momencie. Gniazda pomiarowe należą do tych tańszych. Zobaczcie, mamy tylko blaszkę przylutowaną do płytki. Spójrzcie, jak rusza się nawet ten plastik, który je osłania. Być może dlatego tak te wtyki latały po podłączeniu. No na pewno nie jest to solidne rozwiązanie. Co mamy dalej? Bezpieczniki. Bardzo nietypowe. Ciężko będzie je kupić. Mają 10 mm długości i są na bardzo małe napięcie. Zobaczcie, tylko 250 V. Tu mamy duży zakres prądowy, dwa rezystory w szeregu. Natomiast te dwa rezystory są prawdopodobnie od małego zakresu, tylko ścieżka jedzie pod koszyczkiem. Nie widać tego. Sam koszyczek nie jest przymocowany, tylko jest przylutowany z tej strony. Tutaj jest chyba jakaś dioda zabezpieczająca. W tym miejscu znajduje się termistor PTC. Zobaczcie, jak te ścieżki tu idą do tych tranzystorów. Może one tutaj też stanowią jakiś układ zabezpieczenia. Tutaj mamy ICL8069, precyzyjne źródło napięcia odniesienia. Tutaj mamy pamięć EEPROM, która zawiera ustawienia oraz dane kalibracyjne multimetru. Pod tym glutem znajduje się chipset multimetru. Jest to prawdopodobnie DM1106, ulepszona wersja DTM0660. Tu jest jakieś miejsce na przycisk, nie mam pojęcia od czego. Tu mamy buzer, prawdopodobnie sterowany tym tranzystorem. Oprócz tego nic tutaj ciekawego nie widzę. Spróbuję zobaczyć jeszcze, co jest z drugiej strony. Patrzcie jak wkręcili te wkręty, aż rozwaliło te plastikowe tulejki. Jeden i drugi. Zobaczcie, aż strach to rozbierać. Multimetr jest nowy, prosto ze sklepu, także to musiało powstać podczas produkcji. No nic, spróbuję to jakoś delikatnie rozkręcić, zobaczymy. Wyszło. Standardowe pokrętło, styki są chyba niklowane. Zobaczcie, mało co materiału tu jest. Teraz możecie zobaczyć, co to za gniazda. Zwykłe blaszki takie. Spójrzcie, oznaczenie płytki ZT109V05. Czy jakaś w miarę nowa wersja tej płytki, ale nie widzę tutaj żadnych szczególnych zmian. Ścieżki od przełącznika są posmarowane jakimś smarem. Zobaczcie, jak bocznik jest słabo przelutowany. Cyna tylko z zewnątrz, natomiast w ogóle nie przepłynęła na drugą stronę. No i ten środkowy konektor również bez szału. I jeszcze tu został kawałek, który może odpaść i zrobić zwarcie. O. Jeśli chodzi o wyświetlacz to nie chcę go nawet rozbierać Bo zobaczcie jak te tuleki są naruszone A on jest prawdopodobnie na gumkach No więc nie chcę mieć potem problemów, żeby mi to nie będzie stykać No i z bebechów to by było raczej na tyle Mam nadzieję, że uda mi się go z powrotem złożyć I będzie działał prawidłowo Wspominałem wam coś o przeczytaniu instrukcji Uwaga, nie przekraczać napięcia 36V DC lub 25V AC w przypadku pomiarów prądowych. Ciekawa informacja, nie sądzicie? To by było na tyle, jeżeli chodzi o te napisy K3 i K2. Za niecałą stówę mamy true RMS do 2 kHz, 4 dziewiątki wskazań, automatyczne zakresy pomiarowe, dwa precyzyjne zakresy napięciowe oraz prądowe, całkiem niezłej jakości kable pomiarowe w silikonowej izolacji oraz bardzo małe zużycie prądu z baterii. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to delikatna obudowa, gniazda pomiarowa nie najlepszej jakości, ruszające się już od nowości, trochę kiepskie skręcenie w fabryce wnętrza oraz skromne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które wykluczają ten multimetr z pracy przy wysokich napięciach. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Ja się już z wami żegnam, do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.